doktor Marek Ślusarski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim moim koleżankom, kolegom, którzy występowali, za wspaniałe wystąpienia. Moje może takie wspaniałe nie będzie. Postaram się troszeczkę tutaj też momentami podsumować. W takim razie lecimy. Więc plan jest taki, że tak, co według mnie jest tą pandemią, to jest to niedobór środków odżywczych. Można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać. Współcześnie nie mamy odpowiedniego dowozu środków odżywczych i stąd mamy deficyty i stąd, z tego powodu mamy zaburzenia naszego układu immunologicznego i chorujemy. Omówię pokrótce wersję trzech specjalistów meksykańskich, którzy zaproponowali pewien sposób postępowania właśnie w przypadkach chronienia się przed chorobami wirusowymi, bądź też rozpoczęcia choroby wirusowej, żeby ją zatrzymać w krótkim okresie czasu w domu. Później kilka przykładów minerałów, witamin, kwasów, flawonoidów. Skupię się na takich według mnie interesujących przykładach. No i kilka przykładów farmaceutyków, które mogą skutkować i statystyki, które pokażą, co z tego wynika, z tego działania tych farmaceutyków, na co zwrócić uwagę. Więc jeśli chodzi o zapobieganie i postępowanie w domu, oni zwracają uwagę na to, żebyśmy jednak przyjmowali multiwitaminę. Jest problem olbrzymi z dobrej jakości multiwitaminą. Oprócz tego oczywiście witamina C, witamina D3, K2, cynk, magnez, selen. Jeśli chodzi o cynk, selen, witamina D3 oraz witamina C. Uważa się, że to są cztery sztandarowe, podstawowe produkty, które należy mieć we właściwym stężeniu, aby w ogóle mówić o prawidłowo funkcjonującym układzie odpornościowym. Tu oni podają jeszcze acetylocysteinę, kwas alfa liponowy, kwercetynę, strofantynę, witaminę A, koenzym Q10, witaminę E, najlepiej w postaci albo wszystkich 8 izomerów, czyli 4 tokoferoli i 4 tokotrienoli, natomiast tokotrienole zdecydowanie silniej działają w kierunku prewencji antywirusowej. Witaminy z grupy B, oczywiście pamiętamy o tym, że witaminy z grupy B powinny być podawane wszystkie łącznie, plus ewentualnie dodatek tych witamin z grupy B, których mamy deficyt. Płyn Lugola oczywiście. Tutaj też się podnosi, że zamiast płynu Lugola można stosować jodofory. W Polsce jest jodofor dostępny. On tak nie drażni śluzówek. Chodzi tutaj o to, o czym wspomnę później, dobry efekt w przypadku płukania gardła oraz nosogardzieli. Nebulizacja to było wspominane, kwasy omega-3, zarówno rybie, jak i roślinne. Tu zwracamy uwagę głównie na duże stężenia kwasów omega-3, dlatego że tego najbardziej nam brakuje w tej sytuacji, natomiast 6-9 one nie są aż tak efektywne przeciwzapalnie. Kolostrum, kurkumina, wiadomo, i mumiopropolis, pyłek pszczeli, to już są tam dodatki. No i warto, żeby lekarze zwracali uwagę na to, aby jednak próbować podawać witaminę D3 we wlewach w domu oraz tymozyna. No, tymozyna może być trudniej dostępna w niektórych sytuacjach, ale tutaj taki domowy sposób to jest bicie się w piersi, znaczy w mostek, prawda? Za mostkiem mamy grasicę, dziękuję za podpowiedź, mamy grasicę i właśnie grasica między innymi produkuje takie ciałka, które są bardzo, bardzo ważne w efekcie przeciwwirusowym. No i teraz przystąpię do omawiania poszczególnych elementów, które uważam za kluczowe. Jeśli chodzi o cynk, jest to silny antyoksydant przeciwzapalny. Tutaj ważne jest to, że żeby ten cynk działał, bo on działa wewnątrz komórkowo, to musi wejść do tej komórki. A żeby wejść do tej komórki, musi mu towarzyszyć jakiś flawonoid, więc może być to albo ekstrakty z zielonej herbaty, albo kwercetyna, czyli to między innymi kwercetyna jest w czerwonej cebuli. I mogą być to syntetyczne jonofory. Wśród syntetycznych jonoforów dlatego działa hydroksychlorochina i chlorochina, ponieważ one współdziałają tutaj z cynkiem. No i cynk potrafi zablokować replikację wirusa, co jest też bardzo dobre.
i B3 i jako niacyna oraz selen zwiększają absorpcję i biodostępność. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że w zasadzie nie mam dobrego produktu, który byłby jednocześnie skojarzony selen i cynk łącznie, bo one konkurują ze sobą w dostępie. Więc muszą być oddzielnie podawane. Cynk jest bardzo istotny, jeśli chodzi o utrzymanie właściwego zmysłu węchu i smaku. Stąd były takie sugestie w pracach, że ci, którzy mieli niedobory cynku, mieli właśnie częściej te uszkodzenia zmysłu węchu i smaku. Oczywiście, jeśli nawet to wystąpi, to warto wtedy podać cynk. Istnieje, znaczy można stosować jeszcze inne sposoby, ale istnieje prawdopodobieństwo, że te zmysły szybciej się przywrócą. I cynk bardzo silnie hamuje replikację wirusów. To też jest istotne w tym naszym rozważaniu. Selen, jeden z kluczowych, czyli tutaj on hamuje replikację i mutację wirusów RNA i zmniejsza w związku z tym ilość ciężkich objawów tych infekcji, o co nam właśnie chodzi. Jest niezbędny, śladowy, to wiadomo. Wpływa na prawidłową morfologię, to jest istotne, morfologię na błonka w drogach oddechowych, zmniejszając ich podatność na infekcję. I niższe poziomy selenu, jak i za wysokie, bo tutaj musimy dobrze to wszystko zbalansować. Okazuje się, że za niskie poziomy selenu, jak i za wysokie poziomy selenu są dla nas niekorzystne i zwiększają ryzyko powikłań. To, co obecnie się mówi, o czym się obecnie mówi, że częściej występują zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia, no to między innymi tłumaczy się poprzez to, że to były niedobory selenu, bądź też nadmiary, co jest rzadsze. Glutation, właśnie najsilniejszy antyoksydant wytwarzany w organizmie, to jest tripeptyd, ma różne formy, działa jako redoks i to jest też istotne. Maksymuje działanie innych antyoksydantów i to jest jego ciekawe działanie. Zwiększa też aktywność komórek odpornościowych, poprawia odporność wrodzoną i nabytą, czyli mamy tutaj dwa mechanizmy na raz, wash and go. Rozkładany jest w jelitach. Białko serwatkowe, to jest ciekawe. Białko serwatkowe może być takim produktem odżywczym, który będzie nam dostarczał większej ilości glutationu wewnątrz organizmu wytwarzanego. I tutaj nie tylko chodzi o białko serwatkowe od krów, ale to muszą być dobre krowy, czyli te, które są szczęśliwe, biegają po łące, na której to łące nie tylko jest trawka jak należy, ale pamiętamy, że na łące rosną też zioła i o to właśnie chodzi. Ale jeszcze lepsze białko serwatkowe się okazuje jest od kóz. W związku z tym numer jeden by było białko serwatkowe od kóz. No i żółtka od szczęśliwych kur, to wiadomo jakie tutaj chodzi, tak. Anacetylocysteina, NAC, bardzo istotna rzecz. To stosuje się jako preparat nawet i w wersjach aptecznych, który powoduje zwiększenie wydzielania, bo to jest mukolityk, który powoduje zwiększenie wydzielania wydzieliny z drzewa oskrzelowego, ułatwia ekstrakcję tej wydzieliny, ale ma też cały szereg bardzo dobrych innych działań. Czyli zmniejsza stres antyoksydacyjny, przyczynia się do zahamowania burzy cytokin, co jest bardzo ważne, bo to jest właśnie ten element, który może niszczyć nasz organizm i ma, co jest też bardzo ważne, właściwości przeciwzakrzepowe, hamuje agregację płytek. I ma też właściwości trombolityczne, więc wydaje się, że nie ma takiej konieczności podawania przynajmniej na początkowym etapie, czy też jeśli wchodzimy w tą w to leczenie w tej chorobie od samego początku, nie ma konieczności podawania heparyn drobnocząsteczkowych. I tutaj jest dość duża tolerancja na dość wysokie stężenia acetylocysteiny. Astaksantyna, bardzo ciekawa substancja. Jest to karotenoid, jest w żyjątkach morskich, zjadają go rybki i w związku z tym mają taki swój charakterystyczny też kolor, tak samo jak i łososie mięso ma też ten kolor podobno z tego. Oczywiście te hodowane łososie w Norwegii to mają kolor zupełnie innego powodu, bo tam się dorzuca farbki, więc takich rzeczy nie powinniśmy jeść. I teraz zwróćcie uwagę na to, jaki jest potencjał antyoksydoredukcyjny astaksantyny i mamy porównanie z innymi preparatami, które redukują te wolne rodniki tlenowe.
Także astaksantyna jest rewelacyjna pod tym względem. To się uważa, że jest to naturalny środek o najsilniejszym tego rodzaju działaniu. No ma też działanie neuroprotekcyjne, to jest dla nas bardzo istotne, przekracza barierę krew-mózg, więc może tam działać. No i może działać jako prooksydant w przeciwieństwie do innych przeciwutleniaczy. I to współdziała z przeciwzapalnym działaniem poprzez zwiększenie dysmutazy podtlenkowej, zahamowanie enzymów prooksydacyjnych. Blokuje uszkodzenia DNA, no to jest to też ważne, prawda? No bo jeśli zdarzy się tak, że zaatakuje ten wirus i będzie chciał nam narozrabiać poprzez układ enzymatyczny, przepisując się na DNA, DNA będzie chciało się nam wpisywać do naszego kodu, no to bardzo dobrze, że mamy tą blokadę. Obniża CRP, czyli to jest proste, hamuje apoptozę, reguluje odpowiedź immunologiczną, łagodzi burzę cytokin. Zmniejsza ryzyko ostrego uszkodzenia płuc. To jest też bardzo ważne, bo tam w efekcie dochodzi do tego zwłóknienia płuc, o którym mówią nasi lekarze alopatyczni, że te zwłóknienia płuc są nieodwracalne, co nie bardzo jest prawdą. I teraz tutaj macie prosty schemat, bo to nagadałem się o tej astaksantynie, jak ona w pięciu szlakach działa. Czyli mamy działanie tutaj, mamy działanie tutaj, mamy działanie tutaj, mamy działanie tutaj i mamy działanie tutaj. Więc to jest, moim zdaniem jest to super substancja, która może być jako numer jeden w ochronie i ewentualnym wczesnym leczeniu. Kwasy tłuszczowe omega-3, no to wiemy, że podstawowe rzeczy, co one potrafią zrobić i też wpływają przeciwzapalnie, modulując i hamując burzę cytokinową. W związku z tym chronią też płuca i mitochondria. Bardzo ważne jest chronienie mitochondriów, oczywiście, bo są nasze elektrownie. Bez tych mitochondriów nasze komórki w ogóle by nie mogły działać. Niacyna, bardzo ciekawa forma, jedna z form witaminy B3. Niestety niacyna nie może być w takiej formulacji, jaką byśmy sobie życzyli, jeśli chodzi o jej zawartość w suplementach, ze względu na to, że urzędy odpowiedzialne za to uważają, że to, co my proponujemy, jest za dużo. I w związku z tym tam chyba oni dopuszczają co najwyżej 300 mg na jedną dawkę w kapsułce, więc to jest za mało. Następnie kwercetyna. Bardzo też ciekawy związek, który jest, tak jak mówiłem, naturalnym jonoforem dla cynku. Bez niego cynk by nie działał. I jeden z trzech naturalnych produktów hamujących białko S1. Tutaj jest niedopisane. Białko S1, czyli to białko kolcowe. To jest bardzo ważne w takim razie, bo białko S1 to jest tą lancą, którą atakuje nas wirus, nasz organizm. Hamuje wytwarzanie TNF-alfa w makrofagach, cytokin zapalnych, stabilizuje komórki tuczne, to jest też istotne, i hamuje główną proteazę wirusa SARS-CoV-2. Jeśli hamuje główną proteazę wirusa SARS-CoV-2, to możemy powiedzieć, że ten wirus może sobie pójść. Kurkumina. Kurkumina zawarta w środku spożywczym, która w środku spożywczym jest w niewielkiej ilości i ona się bardzo kiepsko wchłania w środku spożywczym jako przyprawa. No do tego potrzebujemy jeszcze, żeby ona się mogła wchłonąć, potrzebujemy tłuszczu oraz piperyny. Czyli on może być w postaci pieprzu czarnego albo może być w postaci pieprzu kanieńskiego. Są preparaty, które są już sformułowane w taki sposób, że mamy tam ekstrakt tej kurkuminy ze wszystkimi dodatkami po to, żeby to w ogóle działało. Oczywiście występuje też we wlewach, ale mówimy o leczeniu domowym, więc o wlewach nie będę nic sam opowiadał. Więc to jest bardzo dobry produkt. No i teraz przechodzimy do leczenia farmacyjnego. Jak Państwo wiecie, pierwsze co się ukazało
jeszcze w Chinach bodajże, tak, w Chinach, oni proponowali, żeby stosować chlorochinę i hydroksychlorochina. Hydroksychlorochina jest bezpieczniejsza, ma mniej objawów niepożądanych niż chlorochina. I tutaj trzeba pamiętać o dobrym wysyceniu cynkiem, żeby w ogóle to mogło zadziałać. Zwykle z tą chlorochiną skojarzona była azytromycyna. Azytromycyna oprócz tego, że może działa jako antybiotyk przy nadkażeniach bakteryjnych, które się zdarzać mogą, szczególnie przy dłuższej ekspozycji na wirusa, to ma udowodnione działanie przeciwwirusowe i hamujące replikację wirusa, więc to jest bardzo ważne działanie dodatkowe azytromycyny. Co mamy jeszcze w zasięgu ręki? Mamy w zasięgu ręki budesonid we wziewach. Tutaj mamy wtedy działanie nie poprzez krew, tylko mamy działanie bezpośrednie od strony pęcherzyków płucnych jako działanie dodatkowe przeciwzapalne. I to, co wspominałem tutaj półgębkiem, jodopowidon, czyli zamiast stosowania, znaczy możemy stosować punlugola, on jest łatwo dostępny, jest w sprzedaży, a możemy stosować jodopowidon, też jest łatwo dostępny w sprzedaży. Jodopowidon jest łagodniejszy dla naszych śluzówek i robimy roztwór 10:1 i tym możemy, z solą fizjologiczną, i możemy tym płukać sobie nosogardziel dla celów profilaktycznych i dla celów leczniczych. I tutaj były bardzo dobre badania, między innymi z Indii, gdzie oni uzyskiwali bardzo dobre efekty. Właśnie zmniejszenie hospitalizacji o 86% i zgonów o 88%. Popatrzcie, taki prosty środek, a takie efekty. No i iwermektyna. Iwermektyna, która ma najlepsze obecnie piśmiennictwo, zarówno jeśli chodzi o ilość badań, jak i efekty tych badań, tak? To jeszcze za chwileczkę będzie na ten temat więcej. Tu były podnoszone kwestie związane z naszą psychiką i dlatego w Stanach stosowano, zresztą nie tylko w Stanach, stosowano SSRI, czyli to były preparaty psychotropowe, które zmniejszały napięcie oraz lęk, więc one też działają. Czyli nie musimy działać bezpośrednio, aczkolwiek ja się z tym nie zgadzam, nie musimy wcale tego podawać, bo możemy podawać właśnie olej CBD, który jest kompletnie bezpieczny dla nas i nie zmienia nam psychiki, a jest równie efektywny. No tutaj amantadyna to mi wyleciało, bo to była konwersja na ten właśnie system i to nie wyszło, ale możemy wejść na stronę doktora Bodnara, tam wszystko mamy napisane. Amantadyna jest starym lekiem, on był zarejestrowany do leczenia niektórych przypadłości neurologicznych, w tym między innymi Parkinsona, ale również w opisie firmowym jest jej efektywność w przypadku grypy typ A. I to działało już dawno, więc to nie było jakieś nowe odkrycie. Aczkolwiek to teraz nasi ministrowie i jeszcze inni rządzący mówią, że amantadyna może szkodzić, bo może nie działać i w ogóle trzeba zrobić badania, czy ona w ogóle działa i tak dalej. No tak, ja mówię jak jest. Iwermektyna jest niedroga i to jest oczywiście zarzut, dlatego że nie może być dobra, skoro jest tania. I jeśli byśmy porównywali, zaraz będą tabele, to wam pokażę, do remdesiviru, który jest stosowany w przypadkach hospitalizacji w Polsce, który kosztuje krocie, a nie działa praktycznie rzecz biorąc, no to iwermektyna działa rewelacyjnie w porównaniu z tym remdesivir. A nie jest w Polsce w ogóle dostępna. Znaczy jest dostępna, ale dla zwierząt, a dla ludzi nie jest dostępna. Ale za to tutaj u przyjaciół Czechów i Słowaków jest dostępna i tam jest zarejestrowana właśnie do leczenia między innymi SARS-CoV-2. Jest dostępna od stycznia tego roku, z tego co wiem. Więc preparat jest świetny i teraz powstała taka organizacja w Stanach Zjednoczonych jeszcze w zeszłym roku amerykańskich lekarzy, którzy są przeciwni
oficjalnym sposobom postępowania w przypadku SARS-CoV-2, zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i w związku z tym leczenia choroby COVID-19. I ci, ta grupa lekarzy zrobiła swoje własne badania dodatkowo, jeśli chodzi o ivermektynę, i stwierdzili, że w swoim oświadczeniu oficjalnym stwierdzili, że jest to preparat numer jeden, jeśli chodzi o środki farmaceutyczne do leczenia, do i profilaktyki, i leczenia w każdym stadium zaawansowania COVID-19, czyli od takich słabych aż po ciężkie przypadki. I tutaj mamy tabelę, no żeby nie było gołosłownych, gdzie mamy metaanalizy z całego świata. To jest stan na dzień 9 czerwca, więc nie jest najświeższe, ale nie martwcie się, bo tam są niewielkie zmiany z dnia na dzień. Także to możemy powiedzieć, że to jest nawet na dzień dzisiejszy. I zwróćcie uwagę na to, że tak jak mówiłem, z preparatów takich, które mają dużą ilość badań, popatrzcie, 58, duża liczba pacjentów, którzy byli objęci tym badaniem, to ivermektyna, jak mówiłem, jest numer jeden. Popatrzcie, bardzo prosty preparat, powidon, tak? Mamy na drugim miejscu taka sama ilość, mamy mniejszą ilość badań, mniejszą ilość badanych, ale jest to numer jeden też. Tutaj mamy rzeczy, które u nas nie występują, to są drogie rzeczy, witamina D3, popatrzcie, 58, spora ilość badań, spora ilość już pacjentów, prawda, mamy 56, tam było 71, no są to rzeczy no, prawie że porównywalne. W tej sytuacji, gdy wyskoczyła nam ta ivermektyna, zaraz kurczę, ja tu chyba przeskoczyłem, przepraszam bardzo. Tak, gdy ta ivermektyna nam wyskoczyła, to już hydroksychlorochina i te inne preparaty spadły na dalsze miejsca, nie są tak bardzo efektywne. Teraz tutaj mamy efekty we wczesnych stadiach. I tutaj popatrzcie, budesonid, no to jest dostępny u nas we wziewie, ale jest mała ilość badań. Jodofor jest tani, prawda? Witamina C jest tania. No i ivermektyna. W zasadzie moglibyśmy się tymi rzeczami wspierać i byłoby dobrze. Teraz jeśli chodzi o śmiertelność. Przy śmiertelności znowu ivermektyna numer jeden, tak? Proszę bardzo, mamy 22 badania, taką ilość przypadków. Witamina D3 też jest wysoko, mamy taką ilość badań, taka ilość przypadków. Kolchicyna, no to o tym nie mówiłem, cynk, no jako wzmacnia. A remdesivir za kupę pieniędzy, zobaczcie gdzie jest, no kupa pieniędzy. No naprawdę jest bardzo drogi. I tutaj też śmiertelność ivermektyna jest numer jeden. Mamy jeszcze wyżej powidon, tylko jest małe badanie. No i tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję.